witam Was na kolejnym odcinku Serii Od Zero do Albieńczyka. Dzisiaj chcielibyśmy sobie porozmawiać o tym, jak można fajnie się dorobić na transporcie pomiędzy rojalkami a miastami na czarnych: czyli Merlin, Morgana czy Arturest. E, dobra, może takie pierwsze spojrzenie to na jedzonka. Pasztet około 5000. Byśmy tutaj znaleźli po prostu pasztecik o tak. no 4,700 średnia sprzedaży, więc pewnie za tyle wychoczycie na miastach, na, na rojalkach, nie na czarnych. Teraz zobaczmy sobie na przykład na taki gulasz. Gulasz około, około 4,900. Tutaj jest też mniej więcej taka cena. Tak, omlet. Omlet kosztuje około 4,000. No, tutaj jest troszkę wyższa cena, więc pewnie gdzieś taniej znajdziecie a teraz zobaczmy sobie na przykład na, na kamyczek szóstkowy około 1000 a zobaczmy sobie na, na kamień na bazalt na bazalt siódemkowy około 6000 no, marmur raczej tam nie będzie, no ale zobaczmy 17500 no, może jeszcze coś takiego takiego jeszcze co ludzie będą używać, na przykład konik piątkowy za 50 tysięcy, czy krówka transportowa za 44 tysiące, powiedzmy szóstkowa za 120 tysięcy, czy dzik widmowy za 1300. W tym momencie, ale tutaj to będzie różnie z tym, bo on będzie. Się zmienił teraz mocno, dlatego że w tym miesiącu to właśnie był, w lipcu ten dzik był po prostu jaką nagroda miesięczna, jego cena mocno w dół poszła i teraz będzie pewnie do 2 milionów jechał. No dobrze, ja mam domek w Merlinie i teraz możemy się przyjrzeć, jak te rzeczy, które przed chwilą sprawdziliśmy, mają się do cen właśnie na royalkach. I teraz, zaczynając od, od dzika widmowego, bo takim byliśmy ostatnio wpisany, już macie zysk około 300 tysięcy na takim dziczku. I czy się sprzedaje? No, raz na parę dni się sprzedaje, nawet po wyższych cenach. Także, także coś takiego tutaj jest. Dobra, no to bazalt. Po ile taki bazalt jest? Po 5000 można kupić. Sprzedaje się po około 4000. Czyli na takim jednym bazalcie macie około 1500 zysku Na jednej sztuce. No to teraz możemy sobie przejść na szóstkowy kamień. Tutaj jest po. Tam był po 1000. I to mnie trochę zdziwiło też. Dlatego że. Nie, Dlatego, że cena jest jego większa, na pewno w Bridge będzie większa za 1100, więc taką byśmy sobie przyjęli, bo w Bridge po prostu się przerabia ten kamień, tam będzie lepsza cena. Więc od, do 1100 się będę odnosił. I teraz, dobra, może tutaj nie widzicie tego, ale sprzedaje się tak naprawdę po 700, widzicie? Po 700 się sprzedaje, więc macie około 300 coś na jednej sztuce zarobku. A nie, nie kosztuje dużo, więc te 300 to jest znacząca część. Zobaczmy sobie w takim razie na piątkowy kamień. Piątkowy kamień to był. Kurczę. Ach, wypadło mi z głowy. Nie wiem, czy ja mam w sprzedaży w ogóle takiej. Nie mam. To sobie wpiszemy. Resources i rok... O, granit to był, tak. No to granit około za 414 jest, a tutaj. Zobaczcie, ktoś wystawił za 112, czyli no to nie jest średnia sprzedaży, bo tutaj mamy 192 i około 190 się sprzedaje, czyli za pół ceny, tak naprawdę. No i właśnie, ale zobaczmy sobie jeszcze ósemkowy kamień. No tutaj akurat nie, nie było za dużo sprzedaży, ale jak już to się sprzedawał po, po nawet 10 tysięcy około. No nie dobra, na tym tutaj dużego biznesu nie ukręcić. No dobra, ale na niektórych kamyczkach, no zobaczcie, nawet w połowę taniej. A na czwórkowym to jest w ogóle beka, chociaż tego nie będzie Wam się opłacało na pewno. 19 za sztukę, a tutaj się nawet za, za jeden sprzedał, tak. Ale nie, tutaj na czwórkowym akurat biznesu nie zrobicie, więc tak. Piątkowy, szóstkowy, siódemkowy to w miarę ok, jest jeszcze. A teraz zobaczmy na takim koniku. Jak myślicie, jaka będzie przebita? Dwukrotna. Taki konik w mieście kosztuje 40 parę tysięcy. No, tutaj jest średnia. 60 niby, ale widzieliśmy, że tam po 50 tysięcy był ten konik, a tutaj jest za 95 i faktycznie się sprzedaje i to dość często te koniki się sprzedają, zobaczcie, kilkadziennie no, kilka, kilkanaście potrafi się dziennie sprzedać a teraz zobaczmy sobie takiego szóstkowego szóstkowy na rojalkach jest około 130-140 tysięcy, a tutaj po 220 tysięcy też się sprzedaje dość często a teraz zobaczmy sobie krówkę Krówka było tam około 50 tysięcy, tutaj 80 pary. szóstkowa. na rojalkach, ile tam było? 100, 120, tutaj jest 250. One się sprzedają, widzicie, one się sprzedają. Także to nie jest tak, że ja Wam mówię o jakichś suchych danych, suchych faktach, tylko nie, faktycznie to jest realna rzecz, która się dzieje. I teraz zobaczcie na przykład taki pasztet. Na rojalkach było to około 4,50, 4 600, tutaj jest po 6700 i Sprzedaje się tego naprawdę dużo. Zobaczcie teraz na omlety. Omlety. Pyk. 5300. 5300 na royalkach było 4. Też sprzedaje się tego bardzo dużo. I gulasz. Pyk. Gulasz. Gulasz jest po 4. 900 to około tutaj po 7800. Także na niektórych rzeczach tutaj nawet dwa razy drożej puścicie niż, niż na royalkach. Więc warto załadować takiego dzika widmowego i przewieźć go tutaj do tego miasta bądź do pozostałych, wiecie. Merlin jest, jest Morgana. Tutaj e, e, domki, domki, gdzie są domki? Tutaj jest Morgana. No i tutaj jest Artur. No i do tych trzech miast, które znajdują się na czarnych. Dlaczego tu jest taki biznes na tym? Dlatego, że tutaj każdy może się zameldować. To miejsce jest nie do zniszczenia. To jest takie miasto, tylko że na czarnych, więc tutaj jesteście full safe na tym obszarze. I to jest taka baza dla wszystkich, którzy nie posiadają hideoutów, a nawet dla tych gildi, które gdzieś tutaj w okolicy trzymają tereny, to też jest niesamowita baza. I dość często będą tutaj kupować od was itemy, bo samemu się im nie chce przywieźć, inny na przykład się nie chce. I tacy zbieracze, jak ja na przykład, którzy nie chcą sobie jeździć z tym kamieniem, wystawiają go tutaj za pół ceny po prostu, a wy możecie sobie go kupić i zawieźć sobie na rojalkę i zarobić na tym. Także takie niesamowite biznesy tutaj można tłuc, ale to nie wszystko, bo. Nie myślcie tylko o takich sztampowych rzeczach, jak jedzenie czy mounty, ale też pomyślcie o takich rzeczach jak giry do zbieractwa, czyli całe sety. Zobaczcie sobie na przykład na, na górnika ósemkowego. I teraz tak, ile taka czapka kosztuje w mieście? Na, na rojalkach na znaczy 60 tysięcy, a tutaj tutaj będzie 190 tysięcy. Sprzedaż jak żadna, ale czasem się sprzeda. Tak samo siódemkowa, jeśli na mieście kupicie ją za 30 tysięcy, to tutaj ją możecie sprzedać. No jest cena 140, ale nie, na przykład sprzedacie ją za 60 tysięcy, za tyle ktoś kupi, za podwójną cenę, bo te ceny są już z kosmosu. To jest cena razy 4,5. A jak wy wystawicie za jakieś 60 tysięcy, to to się prędzej czy później sprzeda. Tak samo z tą ósemkową czapką. Jak wystawicie na przykład za 90 tysięcy, to też to się sprzeda, bo ja na przykład bym kupił, bo mi się nie chce tego wodzić. E, tak samo z, e, z butami i tak dalej, i tak dalej. Ale dobra, tutaj może będą małe obroty, jak widzicie, bo prawie się nic nie dzieje. Ale zobaczmy sobie na narzędzia, bo na narzędziach to już powinny być większe obroty. No i są faktycznie. Zobaczcie, ile tego się sprzedaje tych narzędzi. A ile w mieście kosztuje? 60 parę tysięcy. Tutaj dwa razy ta cena. Więc narzędzia na pewno, na pewno będzie na nich ruch. No, tak samo możemy sobie zobaczyć jakiś nożyk. Też jest ruch dość spory w mieście 65, tutaj 90, no, nawet 100 tysięcy można powiedzieć. Ale mówimy o tych podstawowych, nie awolońskich. No, woloński to się sprzeda raz na ruski rok. Także jeszcze zobaczmy sobie na przykład sierp. Sierp tutaj pra praktycznie nie powinien być używany, bo nie ma w okolicy prawie nic, nie dzieje się, jeśli chodzi o witłkę, ale i tak też troszkę się sprzedaje. Także musicie po prostu zobaczyć, jakie mapy otaczają tutaj i co można zbierać. Na przykład tutaj drewno, drewno, skóra i kamień to będzie top. Dlatego też takie rzeczy będą się tutaj sprzedawać najczęściej. I zobaczmy sobie siekierka i siekierka podwójna cena. Także to jest kolejna rzecz, która, na której możecie tutaj sobie spokojnie pozarabiać. I coś jeszcze takiego? Na pewno rzeczy do pekowania. Czyli możemy sobie na przykład taki typowy tier, chociażby szponów. Szpony. Po ile tutaj są? Po ile są w mieście? No dobra, na tym się nie opłaca. 6 jedynka, zobaczmy. 90 tysięcy. Mały zarobek, mały zarobek. A zobaczmy coś takiego, jak kapuza, która. No, ale to jest call. Ta kapuza na pewno jest top w gankerce. No i zobaczmy 120 tysięcy w mieście. 111 zobaczmy sobie niższy tier. No tu się nie sprzedaje. Na czwórce powinien być jakiś fajny obrót. E czwórkowa. 4, 1. Ech, kiedyś to się dużo lepiej sprzedało. No widzicie, musicie też takie rzeczy zweryfikować sami. Bo ja wam mogę tutaj nagadać, a w jednym mieście się będzie sprzedawać, a w innym nie. E także. Także o, zobaczcie, o, tutaj jest super 80 tysięcy w mieście a tu się sprzedaje po 150, rzadko, bo rzadko, ale się sprzedaje. Tak samo będzie na tych niższych tierach pewnie. 42 się sprzedało ostatnio za 150 tysięcy, a jest do kupienia w mieście za 44 tysiące. Także będzie trochę takich rzeczy, które będą się rzadko sprzedawać, ale po bardzo dobrej cenie. Będzie takie coś jak jedzonko, które będziecie mogli masowo wrzucać tutaj i będzie się to sprzedawało regularnie. Czy narzędzia jakieś zbierackie, czy jakieś mounty takie w miarę proste. Zobaczmy sobie jak bystro wygląda. Jeszcze na koniec. Bystro 170 tysięcy w mieście, no tutaj akurat nie będzie tego. No także jest, jest naprawdę dużo takich rzeczy, które możecie się pobawić. Jeszcze, o, bo tu widzicie, bo tu widzicie teraz on się trochę inaczej nazywa, o za milion, a w mieście za 800 tysięcy. No w takim koniku też 100 tysięcy zarobicie, 150. 000. Także, także musicie sami sobie zweryfikować, ja bym podałem tylko przykłady rzeczy, na których możecie zarobić Jest tak naprawdę od groma i naprawdę duży biznes można tym robić, ale co najważniejsze, żeby wyczalić sobie jakąś ścieżkę jawolońską gdzieś w okolicy, która będzie prowadzić was bezpośrednio gdzieś na Royalkę żeby bardzo szybko to przewozić, bo nie o to chodzi, żebyście jechali mi tutaj w te wszystkie mapy, wiecie, raz, dwa

nie o to chodzi, bo po drodze mogą was przecież mogą Was zabić i cały biznes pójdzie na marne. Oczywiście da się tak robić, oczywiście nie jest to jakoś super trudne i w, na przykład w jakichś mniej godzinach, mniej uczęszczonych przez Pekerów, yy, można by to robić, ale najlepiej znaleźć sobie po prostu awolańską ścieżkę, która na przykład z tej mapy gdzieś tutaj będzie portal, wence, czyli będziecie tylko takie małe kawałek, musieli przejechać gdzieś tam jedną mapę tych ścieżkach awolańskich przejedziecie i wyjedziecie sobie na przykład na yy, tutaj na mapie koło Lymchurstu. Pyk już jest i zajmie Wam to 5 minut, taki przejazd w jedną stronę i zarobicie na tym na przykład 3-4 miliony. No właśnie, bo czemu by nie? Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku.